Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was, kurwa, znowu coś do mnie dzwoni? To znowu pieseł, dobra, okej. Dobra, tą rozmowę już słyszeliśmy, dlatego postanowiłem ją pominąć. Kontynuujmy zatem do przodu, widzę, że już tutaj mamy paru przeciwników w kolejnym pokoju. Freight elevator just ahead. Bardzo dobrze, zaraz sobie gdzieś tam wjedziemy, podjedziemy. Tutaj widzę, są jakieś przeciwniki. Kurde, w chuj ich jest, szczerze mówiąc. Kogo my tu mamy? Mamy jednego jakiegoś takiego koksika. Mamy gościa, z którego chyba możemy łapkę wyjąć. Kurwa, ten to jest jakiś turbo koksu. Pamiętajcie, że zawsze mam, uwaga, niesamowitą opcję stealth. Tak jest. Ciekawy jestem w ogóle, czy jeżeli zrobię tak... Zrobię teraz tak, dam radę mu coś zrobić. O kurwa, dałem radę go pociąć. Kurwa, no i nie udało mi się, oczywiście, że nie trafiłem w niego, ja pierdolę. Tak bardzo typowe jak na mnie. Jesus fucking Christ. No dobra, trudno, tutaj mam jakiegoś kolejnego kolegę. Oczywiście jak to zwykle bywa w grach, najlepiej jest coś lub kogoś załatwić. Oczywiście po cichu, kiedy tylko mamy taką opcję. Znaczy, wiecie, no zależy, czy zależy nam na byciu takim turbo swaggersem, czy może chodzi nam po prostu o efektywne likwidowanie przeciwników. Mi jakoś na turbo swaggerstwie nie zależy, tak więc cóż. Czy ja będę musiał użyć mojego kartonowego pudełka? Nichuja. Dlatego zróbmy B. No kurwa, przecież go przeciąłem po tym, no i znowu. Nie rozumiem. Wow, teraz mi się udało, ja pierdolę, ale widzieliście? Kurwa, ciąłem przecież dokładnie tak, jak powinienem był ciąć i gówno. I gra mi nie pozwoliła po prostu, ja pierdolę. No dobra, trudno. Za chwilę też widzę, będę mógł z tamtego gościa chyba łapkę wyekstrahować. Myślę, czy on się obróci, czy się nie obróci. Najlepiej by było, gdybym go zaskoczył oczywiście od tylca, nie? On się chyba nie ma zamiaru obracać. Mam przynajmniej taką nadzieję. Chodź tutaj, kolego. Nie udało mi się tej ręki przeciąć. Kurwa mać, ja myślałem, że jak odetnę tak powiedzmy rękę i kawałek tego, no to pyknie, a tu kurwa chuja, ja chyba muszę przeciąć tam, gdzie mu się ta ręka świeci i wtedy mu sama dłoń odpadnie? Maybe baby, coś w tym stylu? No prawdopodobnie, ale najwyraźniej znowu sfailowałem, bo jestem kurde typowym sobą. Chuj, znowu muszę to blade modem ciąć. Czekajcie, zrobię tak. Chuja. Dobra, okej. Okay. Troszeczkę tego zmarnowałem, ale za to mamy... O, mamy za to zajebiste upgrade. Bardzo mi się to podoba. Nie wiem, co to jest za endurance. Aha, to nie jest upgrade do kupienia. To jest coś, co mi po prostu wskakuje momentalnie, bo mam 160% życia. Bardzo w chuj miło. Czyli widzicie, opłaca się. 200% to chyba maksymalna ilość życia. O, przeciwnicy mi tu jacyś przyjdą teraz. Siemanko! Za chwilę oczywiście będę musiał pewnie tych kontrować, już widzę tutaj jakiś granat, który tam sobie latał. Kurwa mać, no! Fajnie, że wszyscy trzej kurwa atakujecie w jednym momencie, ale bardzo swagersko zrobię sobie też taki trik teraz. I bum! I bum, i bum, i bum, i bum, i bum, i bum, i YB! Y bum! Nawet nie musiałem się obracać, wystarczyło, że jego ciało przyleci pod... drogę mego ostrza. Ten już mnie chce, widzę, złapać. Dobra, widzę, mamy naszych ukochanych kolegów, których sobie potniemy za pomocą naszego super trybu. Kurwa, wstawaj, bo ci się skończy! Czy ja obydwa właśnie rozjebałem? Ho, 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 shit, the motherfucker! Czemu combat rank C? Co za gówno? Może dlatego... A, może... Wiecie... Czy to wybuchnie? Nie. Freight platform, what does that mean? O kurwa, druga platforma. No co kurwa, no fajnie, no przeciwnicy przyszli, zauważyłem. Kontra, dziwko szmato. I znowu. Kiedy będę mógł cię pociąć? Kurwa, no chciałem... O Jezus Maria, jakiś skurwiel przyszedł wielki. Czekajcie, bo chcę zrobić jedną rzecz. Chcę zrobić takie coś i ja chcę ogólnie przypierdolić, wiecie, tak... Jak się nie przypierdoli, to się nic porządnie. Chyba przypierdoliłem w tego ziomka, który był obok mnie. To niekoniecznie był mój cel, muszę przyznać.
Tutaj, Boże, chciałem go skontrować, ale mnie chyba przesunął ten robocik. Nie wierzę. O Jezus Maria, muszę machać. Macham padem jak pojebany. Dobra, gówno mi to dało. Nie zrzuć mnie czasem, psie. I mówiąc psie, nie miałem na myśli jakieś obrazy w jego stronę, bardziej próbowałem opisać to, czym on kurwa jest. Wygląda tak trochę na jakiegoś pieseła. Zandatsu mi chyba żadne nie siądzie, niestety. Ale dobra, spróbujmy się z tym kolegą pobawić. O kurwa! Dobra, zauważyłem, że najlepszą taktyką w moim przypadku, jeżeli chodzi o machanie lewym joystickiem, jest położenie moich dwóch... A, siema pieseły. Myślę, że mam na was sposób. O ty skurwysyn, chodź tu, wstawaj. Dostaniesz dwa ciosy i cię kurwa nie ma. Dziękuję. Nawet całego nie wykorzystałem. Wiecie, daję palec wskazujący i palec środkowy na tego Joya i macham po prostu za pomocą prawej ręki. O nie. O nie, wybuchło, co ja teraz zrobię? Palę się, palę. Chuj, mnie to interesuje. Dzień dobry. Czekaj, czy ogień mnie boli? Ile ja cię muszę kurwa bić, żeby cię cenić? Ten tylko kto cię kurwa stracił? Jak to było? Nie wiem. Ile cię musi bić, ten tylko się dowie, kto cię stracił? Siemanko. Ja bardzo chciałem mu Ja naprawdę No domyślam się, że muszę przeskoczyć na tamtą platformę, tylko jak? O nie, platforma zwalnia. O skurwysyny, hamują mnie. Dziwki małe. Won ode mnie. Nie będziecie mi to kurwa hamować. Pewnie z drugiej strony też się pojawią. Aha, czyli oni chcą teraz... Poświęcą swoje życie, żeby zablokować mi platformę. O Jezus. Muszę likwidować te małe kurwy. To jest podstawowy chyba mój cel w tej chwili. O nie, granat. Kurde mol. Powiedziałem sobie o nie, granat i w sumie praktycznie w ogóle na niego nie zareagowałem. To jest po prostu typowo w moim stylu. Te skurwy syny. Nie blokować mi windy. Won. Lololololol, jeszcze tu jest drugi. O nie, ten mnie teraz goni, nie chcesz, by mnie złapał, bo mnie oszołomi. Czy ja muszę je zniszczyć, czy wystarczy, że będę je tak napierdalał? Bo wydaje mi się ogólnie, że niestety... Ciągle? No kurwa, gdzie jest other elevator? Aha, pode mną? No kurwa, nie, rozumiem. Teges, won ode mnie małe, kurwa, głowy dziwne. Zajebiście, tak, hamujcie mnie. Dobra, kolego. Wkurzyłeś mnie. Nie, bo mi zejdzie wszystko. Atak, atak. Kontra. I chuj, oszołomienie. Jezus Maria. I wszystko zmarnowane jak krew w piach. Ja pierdolę, co się dzieje. Nie, fuck my life. A, dobra. Najwyraźniej za bardzo skupiłem się na atakowaniu przeciwników zamiast na atakowaniu niestety tamtych małych skurwysynów. Dobra, zróbmy tak. Załatwmy tych kolegów bardzo szybką serią cięć. Dobra, już ich nie ma. Nie zużyłem za dużo nawet mojego... Nie zużyłem nawet za dużo mojego... Jak to się nazywało? Reaper Mode'a. O, widzicie? Trwa filmik. I mogę napierdalać, to mi się podoba. Nie mogę pozwolić na to, żeby mnie powstrzymali. Aha, no tak, bo to czerwone okienko też się pokazuje nie tylko jak oni mnie atakują, ale jak rzucają też we mnie granat. Tak, tak, tak. Tutaj kontra szybka. Muszę się cały czas trzymać tutaj w okolicy, żeby moimi atakami, nawet tak wiecie, przy okazji... dosięgać te głowy, które mi chcą blokować windę. Cholera, nie... O, jest B! Kurwa mać, puściłem Blade Mode'a. Zdolniacha ze mnie. E, głowy! Powiedziałem wam coś, dziwki małe. Jak ja ich nie zniszczę, to one oczywiście dorwają się do tego ponownie. Ty suko wredna, chodź tutaj, jebany samuraju, kurwa. Potnę cię na kawałki. O, jest druga winda. Łe. No to chodziło. Pięknie. Combat rank będzie słaby, bo mnie strasznie sklepali. Właśnie, dostałem C.
Za bardzo się chyba na tych głowach skupiałem. O nie, security. O nie, moja droga wjedzie zaraz przez jednostki, które są przejebane. Co ja teraz kurwa zrobię? Chyba nic. Ja pierdolę, przecież to skontrowałem. I don't get it, nie rozumiem, czemu on mnie tak zapierdolił. Ej, strzeliło we mnie coś. Tego bym nie chciał uderzenia przyjąć na klatę. Dobra, trafiłem go, nieźle. Te dziwki latające są strasznie wredne. Co ja kurwa zrobiłem? Nie wiem, rozpierdoliłem go i nie wyciągnąłem z niego tego serducha. O chuj, jakiś niezbijalny atak. Kurwa, ile tu tych przeciwników teraz jest. Dobra, wait a second. Siema ziom. Co tam słychać? Co ja rozpierdoliłem? Nie no, tego oczywiście nie, na tego... O kurwa, Jezus Maria. Jaki żółty kolor widziałem? Nie, żółty kolor to jest zły kolor. Wypierdalam. No i nie zdążyłem wypierdolić. No nie powiem, sporo jednostek we mnie teraz wypierdalają. Jest to ilość, która nie sprzyja moim celom. Ten latający skurwiel jest naprawdę denerwujący. Nie podoba mi się. O! Cóż to był za unik. Nie. Atak niezablokowalny. Ty mała dziwko. O Boże, jedyny, o Boże. O kurwa, dwa żółte ataki. Nie! Ucieka ode mnie. No i... Machałem padem jak pojebany, nadal nie udało mi się tego uniknąć. Czemu? Ja się pytam, czemu? No i teraz mi się go udało zablokować. Dobra, zużyłem się na nanopasta, trudno, jestem słaby. O Jezus Maria, teraz to do mnie w ogóle przypierdolił. Nie, znowu mnie złapie. Ale nie udało mi się uniknąć. Trzeba by być chyba kurwa pieprzonym Supermanem, żeby się wyrobić tutaj z klikaniem tego gówna. Dobra, coś skontrowałem. Jest! Nareszcie! Boże jedyny! Gińcie, suki wredne! Zaraz was, kurwa, tak potnę, że nie będziecie pamiętali, gdzie macie rękę, a gdzie, kurwa, głowę. Jeszcze drugi! Aha! Spoko! Fajnie! Dobrze wiedzieć, że gra mnie lubi. Tego latającego skurwysyna naprawdę chcę dorwać. Bo on niby taki pikuś, a denerwuje jak mało który. Dobra, został mi tylko jeden. Jeżeli tylko będę ogarniał... Nie powinienem był tego mówić, to jest takie słowo klucz! No i znowu mi się nanopasta zużyje pewnie. O Boże jedyne. Tak, nanopasta. O, zauważyłem też, że ona odnawia życie tylko do setki. Co zwykle by mnie zadowalało, ale biorąc pod uwagę, ile mam maksymalnie życia, to mnie średnio zadowala. Dobra, jest blok. Ile ty masz życia, kurwa? Co ty, WoWa nie grałeś? Że masz tyle życia? Dobra, już mam cię dość. Giń. Na kawałeczki. Strasznie boli to, że trzeba sobie naładować na konkretne maksimum tego całego powera, te bateryjki, żeby móc w ogóle aktywować sobie cokolwiek tutaj, ponieważ no to zmusza nas do napierdalania i napierdalania przez bardzo długi czas. Dobra, jak tam wejść? Tam jest skrzynka. A ja tam i tak wejdę, dobra. Mam tutaj jakiś silverback. Nie wiem, co to jest silverback, znaczy w tej grze. Normalnie to jest srebrne plecy. Dziękuję. Jak tam kurwa wejść? Może tędy będzie przejście? A ciekawa sprawa, tego mi nie wykryło chyba. Trudno! Takie życie. Jak tam wejść? Tam na pewno da się jakoś wejść, tylko jak? Może tę szybę mogę rozciąć? Nie, szyba jest nierozcinalna. Może tutaj dam radę. O, tu się da wsunąć, ale jaja. Ale kurwa jaja. Tutaj jeszcze jakiś przedmiot jest, a jak stąd wyjdę? O, tu się da wysunąć znowuż. Bosko. Przed siebie zatem. Zapominam ciągle, że... O, właśnie nanopastę do napraw znalazłem. Zastanawiam się... W ogóle nie używam tej pasty do odnawiania baterii. Co mam oczekiwać, jeśli są VR trenowane te głowy, myślę, że nie będzie wyglądać jak twój typowy IT department. Prawie tak. Większość z nich prawdopodobnie będzie zajmowana przez jednostki wsparcia żywotnego.
Feeding oxygen and nutrition to the brains they have stored, you know. They would also need a server to feed them the VR data, but in terms of structure, it's really more brain storage and maintenance than a server room. But no doubt it makes a convenient euphemism for what they are really doing there. Yeah, like how CIA agents refer to where they work as the company. Indeed. Something like that would never arouse the suspicions of rank-and-file staff who may hear it. And I'm sure those complicit in this operation feel better not calling it the VR training room. Even something so simple as a name can help one ignore the truth of what they are doing. Truly fascinating how the human brain works. So this whatever room, that's where Sundowner's waiting, right? If he wants a fight, I wish he'd just get on with it. He didn't seem the type to run and hide. Well, he is in charge of security, but I suspect this is not about business. If I had to guess, I would say he is toying with you, testing you, perhaps. Whatever he's doing, it won't change what's going to happen once I finally catch up with him. Okay. Poszedłem w złą stronę, Boże. Tak, tak, tak. Była pogadanka o przykrywkach, o tym, co się tutaj dzieje. Ogólnie coś czujesz, że za chwilę czeka mnie walka z Bonesem. Gdyż była mowa o tym, że o, tak, to w tym miejscu będzie na ciebie czekał Sundower. Pitu, pitu, tararara. Stryk. Co my tutaj mamy? Nanopasta. O, no to zdecydowanie czujesz, że za chwilę czeka mnie jakaś grubsza walka, jeżeli gra żywi mnie po prostu regeneracją życia. What? Co jest, kurwa? O Jezus Maria! Kurwa! Czyli to jest... O, przeciąłem mu, ja pier... Znaczy jej. Ja pierdolę, nie wierzę, trafiłem to coś. Nie wiem, czy opłaca mi się marnować chociażby Reaper Mode'a, kiedy nawet będę go miał, skoro to jest... To nie jest prawdziwa Mistral, tylko... Ja jej całą tą pałę zniszczyłem, Boże, jaki jestem zajebisty. Tutaj już nie muszę aż tak bardzo hardkorowo chyba... O kurwa, czym ona we mnie rzuca? Chyba tymi takimi pseudo-łapkami. O, zniszczyłem jej jedną, co zrobiła kurwa drugie, super. Jaki jest sens zniszczenia zatem? Blokuje przecież jak pojebany. A ona sobie nic z tego za bardzo nie robi. Kurwa, nie będę. O Jezu, szalony jej atak, niezablokowalny. Już myślałem, że znowu pierdolnie i tym razem nie trafi. To by mi się nie spodobało. O, jak blokuje, suka wredna. No dobra. To się w takim razie inaczej będziemy bawili. O Jezus Maria. Nie miałem nawet czasu, żeby nacisnąć blok. O Boże, Boże. Wszystkie te małe skurwysyny. Dobra. Chyba trochę swoich poklepała bardziej niż mnie. Mam naprawdę wrażenie, że te głowy są zrobione po to, żebym ja miał źródło odnawiania życia. Sukces. Przeciąłem jej te ręce. Dobra, to ogólnie nie jest tak naprawdę ta Mistral, z którą walczyliśmy, tylko jak powiedział ten ziomek, zapasowe ciało kontrolowane przez AI. O ty suko wredna, coś ty mi zrobiła. No i znowu będzie rzucała tymi gównami pewnie. Patrzcie, ile tam ją obsiadło tego, Jesus. Co ona zrobiła? Nic? Czemu jej to wybuchło w rękach w ogóle? Dobre pytanie. Ech, no i znowu wyprowadza tak szybki atak, że trudno jest w ogóle kontrę zainicjować. Co tam? Podoba ci się, jak cię tnę, co? Podoba ci się? Lubisz to, suko? Gdzie ona jest? Znowu na górę wskoczyła. Znowu chcesz mnie jebać tym czymś? Bitch, please. No, gdzieś odskoczyła i będzie pewnie tym rzucać we mnie w postaci bombek? Nie. Co ona jest? Zbiera, żeby sobie tą pałę odtworzyć? Czy mi się wydaje? Kiedyś boss, teraz jakieś kurwa zastępcze, sztuczne ciało. Używane tak naprawdę do wkurwiania mnie. I don't know what is the purpose of this. Can someone tell me? Nie ma, dziwko, co ty na to? Zablokowałem twój atak. Nauczyłem się już, kurwa, blokować. Nie ma bicia mnie. Na, T-Volt robi się lepszy w grze. Bossowie mają gorsze życie. Suko, chodź. O, wychujałem cię. Tnąc cię po plecach, pojawiłem się zaraz za tobą. Nie, o Jezus Maria. Udało mi się. Na.
Dobra, ona ewidentnie strasznie dużo blokuje. Ej. Skontrowałem to, nie zgadzam się po prostu. Jezus Maria, te łapy są takie wnerwiające. I znowu się uwolniłem. Co ty na to, dziwko szmato? Żeli papą! Tak, zdecydowanie najbardziej wkurwiające są te głowy. Siemanko, siemanko. Dobra, już jej nie ma. Zniszczyłem jej tylko tą pałę, to boli, bo ja chciałbym jej coś więcej zniszczyć. Na przykład jej duszę. Dobra, nie ma jej już. Pokonana, 0%. Dostałem coś w ogóle za to? Ona tutaj występowała jako tylko taki po prostu typowy, mocniejszy przeciwnik. Może jeszcze sztuczny monsun się pojawi. Co teraz? Wow! O, no, tak coś kurwa czułem. Gra we mnie będzie teraz... Jezus Maria. Czyli to jest dubler Monsuna, tak? Pewnie będzie oczywiście kurwa to samo robił co Monsun, czyli wkurwiał jak pojebany. Jezus Maria, ja myślałem, będzie walka z bossem. Nie kurwa, walka z pięcioma bossami naraz. O Jezu, i znowu mnie będzie kurwa atakował z 15 różnych kierunków, a ja tylko muszę sobie odpowiednio joystickiem trafiać, żeby móc go kontrować. Jestem w sumie zaraz przy ścianie, więc on ma mniej chyba możliwości ataku, ale chuj wie, czy mi nagle ze ściany nie wyskoczy, nie? W końcu gra niekoniecznie musi mieć obstawioną taką opcję. Coś mu rozjebałem. Nadal ma aż 69% życia niestety. Ty, bo ja jego głowę chyba powinienem atakować, a atakowałem coś zgoła innego. Znaczy nie wiem w sumie. No. O, ja pierdolę, totalnie na ślepo go w sumie zablokowałem. To mi się podoba. O Jezus, coś ty zrobił, stary. Poprzednio ogólnie jak z nim walczyłem, to byłem w Reaper Mode'zie. Znaczy, ogólnie tutaj to nie jest prawdziwy Monsun i mój... Ja ogólnie się wzmocniłem już od tamtego czasu, no ale nie zmienia faktu, że fajnie było, kiedy byłem taki wtedy czerwony. O kurwa, no i się zaczyna. No niby to blokuje. Nie wiem, czy w ogóle mogę, czy on mnie nie bije wtedy po prostu, a mi się wydaje, że ja to kontruję. Och, kurwa! O Jezus Maria, no i mnie oszołomił, skurwiel. No i gówno, nie udało się, Jezus Maria, i zmarnowałem tylko okazję. Czekajcie, mam tego EM Grenade'a, bo ja nie jestem pewien. Strasznie długo w ogóle... EM Grenade, no trochę mam. Jezus Maria. Jeee, nie bij mnie. Jak on mnie tym po prostu głaska, co za gnida wredna. Masz. Nie jebnie go pewnie. Nie ma BMI errora. Super turbo, duża liczba kontr. Dobra, teraz to już muszę trafić. Dobra, udało się, gdzie jest jego głowa? Chcę bić jego głowę, nie widzę, tu jest. Kurwa. Znowu mnie zaatakuje z jakiegoś nieznanego kierunku. Nie ma podbijania mnie, dziwko. Co kurwa lubisz szpagaty robić? Zaraz posmakujesz szpagatu. Jezus Maria. Dobra, okej. Okay. Kontynuując to w takim razie... Chociaż nie, w sumie to jak ja tak analizuję, za chwilę na 100% zaraz nam grzmotną jakiegoś bossa. Tak więc skończę w tym miejscu odcinek. Tak czy siak, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak... Oceńcie film i do zobaczenia. Hej!